Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No straszne czasy nastały w Ameryce. W Ameryce, tak jak za komunizmu, za Jaruzelskiego, Bieruta, czy innego Gomułki, czy Stalina. No w Polsce to ci komuniści wychodzili i mówili, że naród to partia, a partia to naród, a naród to my. No i nie było szansy na opozycję polityczną. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No, kiedy politycy starają się zrobić wszystko, żeby system był jednopartyjny, to łapią po prostu we władzę wszystko. Chcą mieć sądy pod sobą, chcą mieć policję pod sobą, chcą mieć wojsko pod sobą, szkolnictwo, prasę, telewizję, internety. No i teraz w Ameryce to bardzo blisko do tego doszło. No tyle tylko, że zawsze komuniści zapominają, że są ludzie, tak? Że jest ten naród. I komuniści nie są w stanie wmówić, że cały naród to jest partia. No i teraz właśnie teraz to jest to, że komunista Biden wyszedł, powiedział, że połowa Ameryki to jest wróg narodu. No jak pół narodu może być wrogiem narodu, to jest nieprawdopodobne. Jak ci komuniści sobie wyobrażają, że opozycja polityczna może być wyeliminowana. No nie da rady wyeliminować. Były takie zapędy, no i to zawsze się kończy mordowaniem. No i nie da rady wymordować połowy narodu. No są w stanie wymordować 10%, 15%, no ale prędzej czy później nawet ta połowa, która jest zamordowaniem, widzi, że nie może wymordować, no i sama zaczyna być mordowana. Także w normalnym kraju, w normalnym systemie ten terror polityczny nie działa. No, dlaczego demokraci doszli do wniosku, że mogą to zastosować w Ameryce, to się po prostu w głowie nie mieści. No, ale szykują IRS, czyli to jest urząd podatkowy, no dostali kilkadziesiąt miliardów dolarów. Urzędnicy podatkowi będą mieli broń. To jest następna siła zbrojna komunistów amerykańskich. Ta komunistyczna siła zbrojna była używana za Bidena, jak tam za Bidena, za Baracka Muhammada Obamy. Był taki ruch Tea Party, czyli partia herbaciana. Dlaczego była partia herbaciana? No, jak były te kolonie angielskie w Ameryce, no to Amerykanie, dużo było tu Anglików, przyjeżdżało po prostu, bo widziało, że mogą zrobić jakiś dobrobyt. No to oni tu przyjeżdżali, no i robili pieniądze, no i wysyłali. No i był oczywiście import, eksport kolonii do Anglii. No tyle tylko, że Amerykanie w koloniach nie mieli reprezentacji. No i oni zaczęli się buntować, no bo była tak zwana reprezentacja znaczy było podatkowanie bez reprezentacji. No i jak korona angielska zarządziła, że będą brali podatek od herbaty, no to w jednym z miast na wschodnim wybrzeżu Ameryki, no bo tylko wschodnie wybrzeże, te 13 kolonii to było do Apalachów. To były te kolonie, bo Apalachy to jest taki ciąg gór. No i wszystko za tymi górami to była w zasadzie Luizjana. Luizjana to się ciągnęła od Kanady aż tam na Florydę. Później to przeszło w ręce Stanów Zjednoczonych, było kupione, Luizjana była kupiona. No ale wszystko jedno, przed tą rewolucją z 1776 roku, no to tam rok czy dwa wcześniej właśnie ci koloniści poprzebierali się za Indian, napadli na jeden z tych żaglowiec i powyrzucali tą herbatę. No i tam w latach 1990 powstała ta partia tych buntowników. No i wszystkich tych buntowników, no to Barack Muhammad Obama właśnie wszystkich prześwietlał od strony podatkowej. To była taka zemsta demokratów, zemsta komunistów, zemsta Baracka
Obamy, no ale to właśnie w ten sposób działa. Komuniści w ten sposób działają, oni po prostu chcą po prostu pokazać siłę, no i chcą pokazać, że upierniczyć, że mogą upierniczyć ludzi. W zeszłym roku ten główny prokurator amerykański Merrick Garland, no to on wystawił taką opinię. Było w zasadzie polecenie dla FBI i dla prokuratorów amerykańskich, że oni muszą zacząć śledzić i przeprowadzać dochodzenia w sprawach rodziców w szkołach, którzy mają jakieś zastrzeżenia do nauczania transgenderyzmu, czy mają jakieś zastrzeżenia do zamykania szkół, i że oni muszą być traktowani jako krajowi terroryści. No, jeżeli ktoś protestował przeciwko tych wszystkim jakimś rasowym z sprawą, tym genderowym, sprawem zamykania, no to się wszystko zaczęło w Virginii, no ale to też był taki znak strzał ostrzegawczy, po prostu komuniści strzelają w górę, mówią, nie podskakujcie tutaj za bardzo, nie podskakujcie za bardzo, bo was załatwimy. To było straszne. To było straszne, że na tym poziomie rządowym taki strzał ostrzegawczy został wysłany. No i ilu rodziców zdecyduje się na to, że będzie tam protestowało. No nie będą podskakiwać, no bo co, mają się mieszać z FBI. No ale Biden no, on nie jest traktowany poważnie, tak? On nie jest traktowany poważnie. Już większość, wszyscy normalni Republikanie wiedzą, że to jest po prostu marionetka pociągana za sznurki. Nawet demokraci już rozumieją, że to jest po prostu, on ma słuchawkę w uchu, a mikrofon ma kompletnie kto inny, także nikt go nie traktuje poważnie. No ale po święcie roboty, bo to był tak zwany Labor Day, czyli święto roboty, święto pracy, no to wszyscy komuniści, no to odpoczywali. Budżetówka odpoczywała, bardzo, bardzo dużo tych urzędników odpoczywali, a wszyscy kapitaliści, wszyscy ludzie, republikanie po prostu pracowali i płacili podatki. Biden ściga tych MAGA Republicans. MAGA Republicans, no to widzicie tutaj tą czapeczkę, to jest Make America Great Again, czyli zrób Amerykę wspaniałą jeszcze raz. To znaczy MAGA. No i MAGA Republikanie. No, kim jest MAGA Republikanin? No, on po prostu wierzy w granicę, wierzy w podatki, wierzy, że te zamknięcie covidowe było idiotyczne, wierzy w to, że skrobanki powinny mieć jakieś tam ograniczenia, powiedzmy nie więcej niż 9, 10, 11 tygodni. Wierzy w wolność do posiadania broni, wierzy w wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu MAGA Republikanin. To ludzie, którzy są po prostu normalni, większość Polaków powie, no, że też wierzy w te podstawowe rzeczy. Wierzy w prywatną inicjatywę, wierzy w mały rząd i tak dalej, i tak dalej. No to jest, każdy normalny człowiek, no to w zasadzie jest z definicji republikaninem MAGA. Wszyscy ci, którzy są za konfiskacją broni, to są komuniści. Wszyscy ci, którzy chcą skrobanek po 5-6 miesiącach, no to są komuniści. Wszyscy ci, którzy chcieli zamykać naród, to są komuniści. Wszyscy ci, którzy chcą duże podatki, to są komuniści. Wszyscy ci, którzy chcą cenzury słowa, to są komuniści. To nie ma sprawy. Także każdy normalny człowiek, w zasadzie każdy Polak w moim przekonaniu powinien być MAGA republikaninem. No ale z jakiegoś powodu połowa Polaków w Ameryce głosuje na tych komunistów. No po co Biden to robi? No cały ten cyrk, no to jest po to, że nic im nie zostało. Komunistom już nic nie zostało. Jest galopująca
inflacja. No jak słuchacie te liczby, co to jest inflacja w Ameryce i się zastanawiacie, dlaczego jest mniejsza w Ameryce niż w Europie. No musicie pamiętać, że przed ostatniego komunisty prezydenta lewackiego demokraty zmienili terminologię dla inflacji. Inflacja już nie wylicza kosztów energii, nie dodaje kosztów energii, także koszty energii nie wchodzą i koszty żywności nie wchodzą w tą inflację. No, a gdzie jest największa inflacja? No dla biedniejszych ludzi, no to jedzenie, no to jest spora część. Bogaty, wszyscy jedzą mniej więcej tak samo. No jeden zje tam kotleta mielonego, drugi powiedzmy steka, no ale różnice w wydawaniu pieniędzy na jedzenie nie będą tam 5- czy 10-krotne. Także nadchodzą te wybory międzyprezydenckie, to będzie 8 listopada, no to wybory międzyprezydenckie i prezydenckie, ogólnie wybory w Ameryce są zawsze drugi wtorek listopada. Wybory prezydenckie są w powiedzmy 2004. Teraz ostatnio były 2016, 2020, będą 2024, a międzyprezydenckie, no to są powiedzmy 2018, 2022. W tych wyborach międzyprezydenckich, no to się wybiera na 2 lata reprezentantów, których jest 435. I się wybiera 30 senatorów na 6 lat. Także na 100 senatorów, bo jest 50 stanów, jest 2 senatorów na każdy stan, niezależnie jak duży jest stan, czy Rhode Island, czy Kalifornia, to jest 2 senatorów. Także jest ta cała rotacja. No i teraz właśnie będą te zmiany, ta lawina. Ta czerwona lawina konserwatystów nastąpi. No, ten kolor nie jest najlepszym wyborem, no ale to niestety komuniści doprowadzili do tego, jak telewizja kolorowa wchodziła, no to przyporządkowali czerwony kolor właśnie republikanom, a komuniści, demokraci za jasną cholerę nie chcieli czerwonego, a większość tych telewizji po prostu kontrolowana była przez lewactwo, no to im dali kolor niebieski, a republikanom dali czerwony. No bo jak popatrzycie na flagę, no to w zasadzie są 3 kolory. Biały, który nie jest używany, no i później jest niebieski i czerwony. Dlatego są te dwie partie główne. No i będzie po prostu poszatkowanie polityczne, dlatego jedynym argumentem, czy bronią, czy czymś, co może podniecić demokratów, to jest atak po prostu i chęć zlikwidowania republikanów. No, też makabryczne, że prezydent, który ma siłę w zasadzie w czymś takim, te jego słowa, tak są w stanie zastraszyć. No, prezydent ma w ręku FBI, ma CIA, oni są w stanie oskarżać, są w stanie śledzić. To jest po prostu stalinowska metoda zastraszania. To jest metoda prawie jak w Niemczech Wschodnich, gdzie ludzie się po prostu boją. Ogólnie rzecz biorąc, demokracji, no to patrząc z wyższości Clintonowa, no to powiedziała, że wszyscy ci prawicowi, no to jest basket of deplorables, czyli deplorables, koszyk żałosnych ludzi, koszyk nieumytych ćwoków. No tak demokraci, tak jak w Polsce. W Polsce też
jest ta grupka socjalistów, komunistów wykształconych z wielkich miast, tak? No to oni patrzą na wszystkich tych robotników i chłopów z góry, na wszystkich heteroseksualnych z góry, na chrześcijan z góry, na katolików z góry, na dzieci, narodzące się dzieci patrzą z góry. No to jest po prostu klika i sitwa dosyć nienormalnych ludzi, którzy są przy władzy. No jest nadzieja, że teraz będą wybierani normalni bardziej. No, w partii republikańskiej jest również bardzo dużo tak zwanych Rhino, czyli Republican in name only, czyli republikanin z nazwy, tylko z nazwy. No i oni będą odpadani. W prywatnym biznesie również jest to samo, co Biden zrobił. Różne te wszystkie kultura kasowania, czy antykultura kasowania, korporacje, koledże, wszystkie organizacje kulturowe, no to stosują to samo, że zaszczuwają opozycję polityczną. Nie ma miejsca na opozycję polityczną, no i wszystkie te jest używana siła ta instytucjonalna do tego, żeby limitować prawa jednostek, że to jest po prostu komunistycznie jest to niszczone. Ktoś, kto tam odejdzie troszeczkę od tej komunistycznej poprawności politycznej, no to zawsze się zaczyna z jakimś takim oficjalnym urzędowym, organizacyjnym ostrzeżeniem. Później jest jakieś śledztwo. No i wszystko to się kończy ostracyzmem, kończy się bojkotowaniem, kończy się usuwaniem. Także Ameryka jest w bardzo niebezpiecznym momencie. Ameryka jest w nieprawdopodobnym niebezpieczeństwie. Biden jest na tyle bezczelny i wredny i perfidny, że mówi o tym 6 stycznia. No trzeba pamiętać, że żaden normalny republikanin nie poszedłby do kongresu, żeby po prostu protestować tam, gdzie im otworzyli drzwi, no ale trzeba pamiętać, że na te 800 osób, które wpadło do tego kongresu, no to tam było kilkaset tysięcy ludzi w samym Waszyngtonie, no bo im się nie podobało. Żadni politycy z partii komunistycznej, z partii demokratów nie skrytykowało wszystkich tych podpaleń, zamieszek, przez te czarne życie znaczy, a jeszcze gorzej, jak chcieli zastrzelić jednego z sędziów Sądu Federalnego, to prokuratora generalna nic nie zrobił, nie zrobiła. Kiedy protestowali przed domami sędziów, też nic nie zrobili. Kiedy podpalali, nic nie zrobili. Także żyła ludziom pękła. Jak ludzie republikanie normalnie patrzyli, że komuniści są w stanie to robić, no to dużo ludzi doszło do wniosku, że my musimy zrobić to samo. No i to jest po prostu ta podstawa, którą każdy normalny człowiek rozumie, jeżeli Portland się paliło, jeżeli Seattle się paliło, jeżeli Filadelfia się paliła, jeżeli Washington się paliło. Dużo miast było podpalanych przez Antifę, czyli tych komunistów, te siły zbrojne komunistów. To politycy klaskali i mówili, że trzeba po prostu krzyczeć na polityków w restauracji, jak się ich zobaczy. No a później jakaś mała grupka to zrobili, coś nieprawdopodobnego. No, prezydent wypowiedział wojnę połowie narodu. No i nikt nie uważa, że partia komunistyczna to jest naród, a naród to jest partia komunistyczna. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Jeżeli jesteście w Seattle, w Portland, w jakimkolwiek mieście, gdzie komuniści podpalali Amerykę, głosujcie na normalnych. Nie dajcie się zwieść komunistom. Nie dajcie się oszukać. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że otwieracie oczy. Mam nadzieję, że sprawdzacie, co się dzieje. Mam nadzieję, że wyjdziecie z tej ciemnej strony komunizmu. Zdrowia dla normalnych.